Święta to przede wszystkim ta istota narodzin, dobra w nas, emanacja tego, co jest najlepsze na zewnątrz. No i myślę, że właśnie takie sytuacje trudne często, przypominamy sobie te obrazy, także i filmowe, kiedy pasterka chociażby w czasie wojny była takim symbolem no, największej uczty duchowej. Teraz możemy to również przenieść tam na Ukrainie. Wystąpienia również także prezydenta Ukrainy przypominają o tym, jak ci ludzie są silni tą mocą duchową i są w stanie bronić nie tylko swojej, ale i naszej wolności. I także, można powiedzieć, wznieść się ponad różne podziały. Myślę, że to jest dzisiaj ten czas, kiedy możemy sobie przypomnieć nie materia, lecz duch najważniejszy w świętowaniu. Mm-hmm. W Łodzi zaczęliśmy ten marsz, żeby przywrócić dzień wolny od pracy właśnie w Trzech Króli i dzięki temu możemy to świętować w całej Polsce, także dla rodzin, bo wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o tym, kiedy ta inicjatywa miała taki już wymiar ogólnopolski, to przekonaliśmy się, że właśnie propozycja takiego święta dla rodzin jest bardzo ważna i ku takiemu wielkiemu zadowoleniu to święto naprawdę zawładnęło wszystkimi miastami, wszystkimi miejscowościami i wierzę, że tak będzie się to już rozwijać. Także w nawiązaniu do polskiej tradycji, do także tej obrzędowości, to warto o tym mówić i to święto może temu właśnie sprzyjać.